Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Opala i witam Was w kolejnym odcinku Jak rozpocząć pracę z artjournalem. Zaczniemy od nakładania gesso na kartki naszego artjournalu. Tym razem jednak nie pokryjemy całej powierzchni, tylko zaznaczymy to fragmentami. Ja wybrałam wzór pasków, czyli mam pasek pokryty gesso i pasek powierzchni, która jest niczym niepokryta, niczym nie jest zagruntowana. Oczywiście Wy możecie wybrać absolutnie dowolny inny rozkład tych pasków, czy pionowych, czy zrobić plamy. Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy mieli dwie struktury, na które będziemy nakładać w dalszej kolejności farby. Ja wybrałam farby akwarelowe w płynie. Jak widzicie, najpierw mam folię i na tą folię kładę farby akwarelowe, dlatego że zależy mi na tym, żeby moje tło było bardzo przypadkowe. Zobaczcie, farby się z tej folii zlewają, mamy pewną możliwość kontroli, czyli możemy na tej folii przesuwać te farby dłonią, widzicie, w tą stronę, w którą byśmy chcieli, żeby ta farba spływała. Ten etap pracy jest niezwykle przyjemny dla artysty. Te przypadkowe koincydencje kolorów są niepowtarzalne i bardzo to jest etap przynoszący dużą satysfakcję dla twórcy. Tworzą się zupełnie niekontrolowane efekty malarskie. Fragmenty pracy, które nie zostały pokryte wcześniej farbą, teraz uzupełniam pędzelkiem. Daje mi to też taką swobodę w dobieraniu koloru. W ramach szukania inspiracji byłam na spacerze i zrobiłam zdjęcie roślinom, które były na polu. Tutaj mam takie kolorowe. To kolorowe zdjęcie zmieniłam na zdjęcie czarno-białe, żeby było mi łatwiej z niego korzystać. Na drugiej stronie tego zdjęcia nakładam warstwę ołówka czy warstwę koloru w ten sposób, żeby pokryć tą powierzchnię. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie umiem tego odwzorować z natury, to mogę sobie pomóc i mogę tą roślinę sobie oddusić, używając długopisu na mojej pracy. I tutaj Wam pokazuję taki sposób, jak to zrobić i jak będzie to wyglądało. No zobaczcie, tutaj mam jakby taki szkic mojej roślinki. Ja postanowiłam do rysowania użyć cienkopisów. Oczywiście ten rysunek jest w tempie przyspieszonym, więc na pewno nikt tak szybko nie rysuje. Teraz dokładnie widzicie, co się stało z kolorem akwareli położonym na gesso i z kolorem akwareli położonym tam, gdzie nie ma gesso. Ujawniła się tutaj struktura tej pracy i zyskałam dodatkową jakość, czyli bez żadnego malowania mam dwa różne plany. Jeden bliższy, drugi dalszy. Tu mam już dwie roślinki narysowane w ten sam sposób. Mam jeszcze zdjęcie trzeciej roślinki, które będę przerysowywała, a tutaj chcę Wam pokazać, co zrobić, żeby nie przerysowywać, tylko po prostu narysować tą roślinę. Musimy znaleźć jej główny kształt. Tutaj dokładnie wygląda to tak jak w kieliszku. I co musimy zrobić? Najpierw musimy narysować to, co jest z tyłu, te wszystkie patyczki, które się znajdują na tylnej ścianie tej roślinki. Ja to rysuję tym kolorem różowym, żebyście dobrze widzieli. One mogą się oczywiście kończyć na różnej wysokości, te patyczki, ale to jest to, co jest z tyłu. Teraz używam czarnego pisaka i możemy sobie popatrzeć, gdzie powinny się skończyć końcówki tych patyczków, tych takich wystających, które są od nas z przodu narysowane. Jeżeli sobie ten schemat przyswoicie, to żadna roślina, która ma taki kształt, nie będzie już dla Was zagadką i będziecie z łatwością potrafili ją narysować. Ponieważ cały ten odcinek poświęcony jest przypadkowości, chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden sposób na to, jak posługiwać się akwarelami w płynie,
i żeby to był przypadek. Tutaj mam różne kolory akwareli w płynie. Chciałabym oczywiście użyć je zgodnie z kształtem rośliny, którą wcześniej wybraliśmy. To jest słomka. I teraz zobaczcie, co będę robić. Mam jeszcze tutaj strzykawkę, którą napełniam akwarelą. Będę teraz rysowała tą strzykawką kształt tej rośliny, a później używając słomki będę rozdmuchiwała tą farbę, która znajduje się na powierzchni. Ten etap pracy jest niezwykle radosny, niezwykle miły. Można mieszać kolory, można dodawać różnych akwareli do siebie, a wtedy będziemy mieć takie prześwity między tymi farbami. Ja tutaj trochę ucieka mi obraz, ale no nie chciałam Wam pokazywać swojej głowy w całej krasie. Musiałam to po prostu podnieść wyżej, dlatego ucieka mi ten obraz. Jedną ze słomek rozcięłam na samym końcu, także powstał taki wiatraczek i tym wiatraczkiem również nakładam farbę i rozdmuchuję. O, widzicie teraz? I jak takie coś rozdmuchniecie, to będzie taka śliczna, nie wiem, rozgwiazda, czy tak jak końcówka naszej roślinki. Bardzo to jest ładny kształt. Ilość warstw tutaj położonych zależy oczywiście tylko od Waszej wyobraźni. Tutaj niestety słońce zaszło, nie zauważyłam, nie mam jeszcze takiego doświadczenia i praca zmieniła kolor na ekranie telewizorka. Aby podkreślić powietrze między moimi roślinami, wzięłam kredki jasno-niebieską, jasno-zieloną i powypełniałam przestrzenie między tymi roślinami tak, żeby wyglądało, że z tyłu jest powietrze. I tutaj postanowiłam dodać kolejny element, już chyba bardziej spektakularny, to jest biała konturówka. Tą białą konturówką namaluję już teraz pierwszy plan mojej pracy. Ręka bardzo szybko uczy się kształtu, który narysowała poprzednio. W związku z tym za każdym razem będzie Wam łatwiej i łatwiej narysować daną roślinę. Bo jak już ją przećwiczycie ręką, to mózg zapamięta na zawsze, ręka zapamięta na zawsze i będzie Wam to sprawiało bardzo dużą przyjemność, bo nie trzeba już wtedy myśleć. Wtedy już można tylko i wyłącznie rysować. Jeżeli ktoś z Was bardzo się martwi, bo konturówki nie ma, to sprawa jest dosyć prosta. Wystarczy wziąć strzykawkę, wystarczy nałożyć na nią igłę, a do środka włożyć farbę białą, akrylową i będzie to dokładnie tak samo działało jak konturówka. Oczywiście praca konturówką jest wygodniejsza. Myślę również, że bardziej trwała. Także jeżeli macie wybór, to polecam kupić konturówkę. Ponieważ wydaje mi się, że moja konturówka jest trochę za mało podkreślona, biorę jeszcze ciemnozieloną kredkę i rysuję mojemu wrotyczowi cienie z jednej strony. I powtarzam to na każdej mojej roślince. Teraz pracujemy nad naszym art journalem dalej. Możemy używać kredek, możemy używać stempli, możemy używać szablonów, możemy w dalszym ciągu malować, możemy używać pisaków. Wszystko jest dozwolone. Dobrze jest też wymyślić sobie historię, która ma być opisana. W art journalu dozwolone są słowa, więc można też dołączyć do naszego art journalu słowa. Tutaj pokazuję Wam w takim przybliżeniu, ile udało nam się różnych dziwnych, przypadkowych kształtów narysować w naszym całkiem niedużym art journalu. Mamy różne struktury tła, mamy wystającą konturówkę, mamy przypadkowe rozdmuchiwania akwareli i wydaje mi się, że mamy całkiem piękne tło. Do wykonania tej strony użyłam gessa, akwareli w płynie, kredek i konturówki. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dziękuję i pozdrawiam.